Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniaki, dzisiaj trzeci odcinek Strike Force Kitty League, w którym to zaczynamy nowy sezon, już tym razem bez faila na początku. Możemy się na spokojnie skupić na tym sezonie, a nie zakończyć poprzedni sezon i dopiero ruszyć następny. Od czego możemy zacząć? Zdecydowanie musimy każdemu zwiększyć damage oraz częstotliwość, z jaką oni napierniczają. Tak więc trenujemy sobie na tych woreczkach oraz na biegających kamiennych biegających biegaczach. Naprawdę nie mam pojęcia, jak się nazywa to profesjonalnie, więc muszę nawet to biegacze. To tak. Wy polecicie znowu do damage'u, natomiast wy dalej odpoczywajcie. O Jezu, oni mają już walkę teraz! Oni już mają teraz walkę, Jezus, ja bym to spieprzył jak cholera. Dobrze, że tak dużo energii nie straciłem i odpoczną na szczęście do tej walki. Zaczynamy od Raccoonstone Rockets, których pokonaliśmy już dwa razy i mam nadzieję, że zrobimy to po raz trzeci. Mam taką naprawdę nadzieję. Ok, najpierw weakness, potem kula, potem tarcza. I niestety jeden ma u nas oszołomienie, więc trochę no na tym stracił. Ale ma teraz uppercut, oczywiście 45 damage'a. Jeden już po prostu odleciał, tak? Odleciał, dobra. Odpalę te tarcze i ostatni jest z Michael of Angelo. Teraz mamy Leonardo. Leonardo sobie odblokowaliśmy, więc to może być dobry. Dobra, po prostu do damage, ale najprawdopodobniej jest ona z serii brązowych. Tak, jest ona z serii brązowych. Ona ma oszołomienie. Czy oszołomienie nam się przyda? Jeden powie tak, drugi powie nie. Ja na razie zdecyduję, że ono nam się nie przyda, ponieważ to stan na 6 sekund. A jednak wolę mieć damage podwójny, aurę i armor, który blokuje ten nasz damage. Tak więc z jednej to nam pozostało to teraz polecić sobie na jedzonko, potem na treningi standardowe. Opa, trenujemy ileś tylko da. Mamy jutro meczyk, czyli no niestety trochę spieprzyłem, ponieważ tych dwóch z tyłu będziemy mieli pogorszonych. Ale wydaje mi się, że powinno to wystarczyć, ponieważ mają trochę więcej życia każdy, oprócz tego naszego drugiego, którego będę musiał wyskillować w życiu. I cóż, Gala Foxray, lecimy na was, dostaniecie tak papę, że po prostu nie pozbieracie foksy. Dostaniecie jeszcze od nas raz, dostaniecie drugi, tak? Byliśmy wtedy niby w lepszym stanie, ale zobaczcie sobie to, że jaki wy macie damage, jaki wy macie żałosny damage, a jeszcze mogę włączyć po prostu aurę, który wam tylko ten damage zmniejszy, więc no jakoś się was zbytnio nie obawiam. No właśnie, zginęli. Okej, więc mamy drugą postać z aurą. Zobaczymy, czy jest ona... Nie chciałem to. Czy jest ona lepsza od tej naszej pierwszej? Tą ma aurę 6,5. O, no to już widać zdecydowanie, że bierzemy sobie tą kobietkę, która jest niby wcześniej, a ma dłuższą aurę, więc... Oczywiście, że to bierzemy, tak? Oczywiście, że to bierzemy. Chciałbym się ogólnie dowiedzieć, ile się dany specjal ładuje. Ponieważ widziałem, że ten uppercut załaduje się trochę dłużej niż pozostałe. No nic, back. Mamy 300, więc sobie ulepszy w końcu z tych naszych naszych treningów. Dodajmy to do Vitality, tak? Wow, dodałem sobie, a mają większe, mają teraz większe obciążenie, widzę, większe kamienie zostały dodane. No tak, temu miałem dodać życie na pewno, znaczy tej, w tym momencie to jest ta już. Temu musimy dodać speeda. Temu musimy dodać speeda, temu musimy dodać damage. Trenować. Ten wraca teraz tutaj. Odpoczywaj. No tak, puścimy jedną falę treningu. Tu. I jeszcze jeden puścimy. Zaryzykuję to. Opłaca się, zaryzykowałem. Mam nadzieję, że wypoczną na tyle, aby po prostu to przeżyć, bo opłaciło się zboostować ich jeszcze trochę tymi statystykami. Teraz trzymam sobie kciuki. Tak, skrywałem palce i trzymam kciuki. O, tak, dokładnie, podwójne combo. Matchday, czy dacie radę? Wierzę was. Kociaki, wierzę was. Nie możecie dać się nad rakunami, które dostały już od nas w pierdy. Dostały już od nas w pierdy i udowodnijcie, że jesteście o nich mocniejsi. Oczywiście jesteście mocniejsi, chociaż wytracicie głowę, nie wiem jakim cudem. Tak, rozwala wam czaszkę. Kolejna część ciała została rozwalona. Macie mniejszy damage. Teraz tak, uppercuta nie mogę użyć, ponieważ użył... A nie! To może to daje, że to weakness nie może mu spellów używać, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, już się gubię, co daje ta aura.
W każdym razie dostaliśmy Shreddera, który ma uppercuta. No, jestem święcie przekonany, że ten Shredder będzie gorszy. Bo ten damage to tak 27-45, więc nawet się nie opłaca tego wybierać. Aha. Tak, kule ognia dostają, ponieważ ona waląc odpycha od razu przeciwnika i nie atakujemy, nie dostajemy żadnego damage'a. W każdym razie, to wezmę sobie raz, tak, opa. A zwracaj się leczyć. Tutaj polecimy na damage, czyli się dalej lecz. Dawajcie, mamy podwójny damage. Temu polecimy na życie, mamy ile? 2 dni. Temu polecimy na życie, temu polecimy na życie. Natomiast pan brązowy wraca do jedzenia. I pan tankowaty wraca do jedzenia. Tam dwóch przetrenowało. Mamy jeden dzień na odpoczynek. I mamy mamy walczyć z Foxymi, czyli najtrudniejsi przeciwnicy do, jak do tej pory. Zwalą naprawdę totalnie duży damage. Czy jesteśmy w stanie ich pokonać? Przekonamy się, tak? Przekonamy się. Mam ten specjal, który widzę, że leczenie im daje. Ok, balon wciąż u nas większy damage. Ale my mamy coś, czego oni nie mają. Cwaniaka za sterami. Cwaniak za sterami powinien nam przynajmniej trochę pomóc. Choć trochę. Ok, nie wyłączyli nam specjal, więc nie mogę robić im uppercuta. Ale widzę, że ich życie jest naprawdę tak zbufowane. No, że nie ma szans, żeby ich pokonać. Nawet jednego nie możemy pokonać. Chociaż dobra, prawie jednego pokonaliśmy. Prawie. O, pokonaliśmy, jednego pokonaliśmy, więc jest już jakiś progres. Jest już, mamy jakieś coraz większe szanse z Foxymi, jednak to już nie jest to na co oczekujemy, tak? Okej, ten ma rozwaloną głowę, więc odpoczywamy wszyscy. Teraz tak. Życie, damage, życie, odpoczywaj. 3 dni, może wracać w takim razie do treningów. Na damage. Raz, dwa, odpoczywają wszyscy teraz. Wszyscy odpoczywają. Ogólnie zboostujemy sobie treadmilla, żeby trochę to ładnie wyglądało już. Takie lepsze kamyczki, lepsze tutaj chwyty. Next day, mamy teraz walkę z Drakon Delfią 76. Czyli już z nimi walczyliśmy, chyba tak. Znaczy nie w tym sezonie, ale w poprzednich. I chyba zwyciężyliśmy. Nie, chyba nie. Nie, naprawdę, nie mam pojęcia, żebyśmy wygrali ogólnie z jakąkolwiek postacią. Chyba, że ich składy się zaczynają zmieniać w zależności od tego, jeżeli kogoś stracą. Chociaż nie mam pewności takiej, nie mam żadnej takiej pewności. W każdym razie, na razie jesteśmy na plus, na razie jesteśmy na plus, wygrywamy. Szczególnie, że teraz zaatakowali nas z Aura of Weakness. Okej, tarczę odpalamy i jeszcze raz go atakujemy. Tak, to już jest jego zgon. Zdobyliśmy. To jest jakaś gra. O, wow, cwaniak. To jest jakaś gra. Świetnie, cwaniak, najlepsze. Mamy first place of division, mamy brązowy puchar Champions League. Wchodzimy wyżej. Wyżej w... Okej, czyli jesteśmy teraz w Super Cupie. Na początku zobaczymy na Laracoons. Potem mamy mamy też Real Fox oraz Internazionale Foxano. I musimy teraz się skupić na lidze. To w tym odcinku dodamy jeszcze odcinek z ligi, znaczy fragment z ligi, ponieważ to jest, powiedzmy, powiązanie z tego, że udało mu się zdobyć pierwsze miejsce w poprzednim sezonie. Okej, okay, wyleczymy nas. Tu jeszcze mam dokończyć do leczenia, zauważyłem. To jest mój misplay. Damage, życie, życie, speed. Raz, dwa, lecimy wszyscy na odpoczynek. Wszyscy na odpoczynek musicie odpoczywać. Nie możecie tracić tak dużo energii. No tak, odpoczymy dwa razy i walczymy z Laracoons. Okej, okay, czyli tutaj zbyt nie ma podane kto ma jakie statystyki, a nic. Chyba, że no nie, mamy pokazane tylko jeszcze ligę, jak wygraliśmy. Czyli jedną, patrzcie, jedną porażką i czterema winami zarobiliśmy sobie więcej punktów niż Raccoon Stone, bo zaliczyliśmy mniej chyba przeciwników, albo zabiliśmy więcej w tej naszej przegranej, więc opłaciło się, jest dobrze. Teraz semi-final, wchodzimy do semi-finalu. Zobaczymy, jakich tutaj mamy przeciwników, czy to będą strasznie. O, widzę Mokujina. To nie jest żaden Yotsumitsu. Nie mam, i dwóch pozostałych nie mam. O Jezu, po 43 damage, no to powiem wam tak. Naszym celem będzie teraz zrobić to. Słuchajcie, leczymy. Po prostu wyleczmy, ten poleci tu. Ten poleci tu, ten tu i ten tu. A zwróćmy na ten. Wróćmy sobie do odpoczynku. I mamy nowy
sezon. Tak więc w kolejnym sezonie musimy skupić na tym, aby zwiększyć totalnie ten damage, totalnie życie zwiększyć, ponieważ te 43 damage'a to nie jest coś małego, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie jeszcze lepszy wynik, zrobimy 5 wygranych, 0 przegranych w sezonie i chociaż zabijemy jedną osobę w pucharze. Ja się z wami żegnam, do ciebie w kolejnym filmiku i cóż, siemanko, peace, yo!